tvpodkarpacie.pl. Miejscy urzędnicy chcą mieć nowy budynek. W jednym obiekcie miałyby mieścić się wszystkie wydziały. Jak na razie jednak marzenia o nowym wspólnym budynku legły w gruzach. Radni nie przychylili się do tej koncepcji. Naszym celem było właśnie wybudowanie takiego budynku, aby tam zmieścić kompletnie wszystkie wydziały z olbrzymim takim punktem obsługi mieszkańców, gdzie mieściłoby się to wszystko na parterze. Oczywiście urzędnicy by również siedzieli w jednym miejscu, także w razie jakichś niejasności, pytań, wyczekań, zawsze ten kontakt byłby ułatwiony, nie tak teraz, że czasami trzeba jechać w jedno miejsce, potem przemieścić się znowu w inne miejsce, no i praktycznie cały dzień. Nowy budynek Urzędu Miasta w Rzeszowie miałby powstać zaraz za Urzędem Marszałkowskim. Zapytaliśmy więc mieszkańców, co myślą o tym pomyśle i czy w ogóle przeszkadza im obecny stan. Myślę, że dobry, mniej chodzenia będzie. Nie ma żadnego znaczenia dla mnie, bo i tak najczęściej chodzę tylko do jakiejś tam jednej i robię to tak rzadko, że nie ma to znaczenia. Natomiast wydawanie pieniędzy w tym momencie na nowy budynek, na nową siedzibę, wydaje mi się trochę lekko przesadzony, chociaż ten teren, który tam jest za Urzędem Marszałkowskim, wydaje mi się, że powinien być tam przynajmniej uporządkowany. Dla mieszkańców tak, tylko że jakim kosztem dla mieszkańców? Z jednej strony by pomógł, ale z drugiej strony to są koszty. Mogłoby zostać tak, jak jest, ale na pewno mieszkańcy by byli za tym, żeby jednak to było wszystko w jednym miejscu. No pewnie lepiej by było, gdyby to było w jednym miejscu. A kwota 100 milionów złotych nie przeraża? No to różne są wydatki, równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że kładka jest niepotrzebna czy coś takiego, ale ważne w zasadzie jest, że coś się dzieje. Jak na razie zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy muszą pogodzić się, że urzędowe sprawy w Rzeszowie będzie załatwiać się w kilku różnych miejscach. Aby jednak formalności nieco ułatwić, w mieście powstają punkty obsługi. Uruchomiliśmy punkty obsługi mieszkańców w Galerii Millennium Hall, a także w Galerii Nowy Świat. Ponadto działają dwa punkty informacyjne w hipermarketach Real i Leclerc i już dosłownie na dniach będziemy uruchamiać kolejny punkt obsługi mieszkańców w Galerii Plaza. Także w tych punktach można załatwić praktycznie wszystko, że tak powiem, bez konieczności przychodzenia w urzędach. Choć jest już pewne, że w tym roku w temacie budowy nowego budynku nic się nie zmieni, to urzędnicy podkreślają, że temat na pewno wróci na tapetę. No, nie odpuszczamy tego oczywiście, no, będą, że tak powiem, bardziej sprzyjające warunki to ku temu, to będziemy... Nie, to jest konieczność po prostu, to wcześniej czy później musi zostać wybudowane. Budowa nowego budynku pochłonęłaby z kasy miejskiej około 100 milionów złotych. tvpodkarpacie.pl